Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie gram na 10 minut, komentuję ruchy i już ranking wskoczył 1800, więc te partie myślę, że będą ciekawsze niż w rankingu około 500 do 1000 elo. Jest ruch E4, no to zagrajmy posunięcie C5, obronę sycylijską. Kwestia wybrania teraz wariantu. Zastosuję taki dosyć rzadki wariant, posunięcie A6. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie się dobrze orientował w tym wariancie. Tutaj D4 może być dla nas ok, po wybiciu i możemy sobie zagrać od razu posunięcie E5. Dzięki czemu skoczek nie wskakuje nam na pole B5. Dokładnie tutaj wariantu nie pamiętam, wiem, że rozgrywałem kiedyś to wielokrotnie, musiałbym sobie troszeczkę odświeżyć, jak to wyglądało, ale wiem, że tu już jest w porządku, ten ruch A6 w tym momencie się bardzo przydał. Goniec zagrał sobie na G5, chce mnie tutaj postraszyć, chce związać skoczka przede wszystkim, ok. Myślę, że zagramy sobie po prostu gońcem na E7. Jest skoczek na C3, dosyć szybko zostało to zagrane. I posunięcie D6. Tak po prostu, bo chcę wstawić gońca na E6, pilnować pola na D5. Tutaj hetman D2 z planem długa roszada. Ok. Goniec na E6. Sprawa prosta i skoczek na D7. Jeżeli będzie wybicie, to wybicie tu. Plan na pewno może być taki, żeby zagrać wieża C8, B5, skoczek B6, skoczek C4. Są bardzo ciekawe opcje. Myślę, że najpierw zrobimy sobie roszadę. Król B1, ok. Wyprowadzenie wieży na pewno będzie miało dużo sensu. Gość gra bardzo szybko. Bardzo szybko gra gość. W sumie nie wiem czemu, ale to jest jego sprawa. Zagrajmy po prostu B5. I teraz cały czas czekam na to, jak przeciwnik zbije mi na F6, to ja odbijam skoczkiem, tak, żeby trzymać pole D5, to jest bardzo ważne w tej kwestii, ale też jeżeli zdążę zagrać tu, a raczej powinienem zdążyć, to jak goniec mi zbije skoczka, ja wybiję, a właśnie, nie mogę zbić końcem, bo stracę tu pionka. O, to jest to. Ale chwila. A ja nie mogę B4 i zmusić przeciwnika do działań z tym skoczkiem. Zaraz zobaczymy. Zmusimy go, bo jeżeli on zagra tak, to ja zdobywam figurkę. Dzień dobry. Bo jak on odbija mi tutaj, ja skoczkiem odbijam. Ale prosta pułapka. Znaczy gość wszedł w pułapkę w ogóle nie myśląc, a tutaj mam odbicie teraz gońca z szachem, na hetmana oczywiście się śmieję, znowu odbicie i ten goniec ucieka, figurkę więcej, kompletnie wygrana pozycja. W sumie bez żadnego wysiłku. Myślę, że wymiany tutaj są jak najbardziej ok, tu jest atak na pionka, zagrajmy sobie tak, żeby jeszcze przepędzić tego skoczka, no G4 oczywiście to jest taki szalony atak z jego strony, który kompletnie nie ma racji powodzenia. Skoczek chce wejść na E4 na dobrą placówkę. My zagramy sobie tak w takim razie, będziemy tego pilnować. No on może zagrać H6, to zagramy sobie G6. Może G5 to zbijemy po prostu. W tym wypadku jest już świetnie. Gramy sobie posunięcie B3, tak żeby rozwalić tu całą strukturę jego. I po prostu wieża B8. Proste posunięcie. Znaczy, wiecie, no to już się łatwo mówi, jak się ma figurę więcej. Co innego, jakbyśmy grali na równym drewnie. No w tym wypadku oczywiście wszystko powymieniam. Mogę zagrać tutaj gońcem na przykład, ładnie to przyblokować, ale wiecie co, nie chcę. Zrobię taki ruch, bo w kolejnym ruchu mogę zagrać hetman B6 i mocno napierać na punkt B2. I teraz to białe mają ogromny problem. No zagramy sobie tak, od razu atakujemy. I od razu tak. Ja muszę uważać na coś takiego, żeby tu hetman mi na C8 nie wleciał, ale zawsze mam hetman D8. To taka już nadzbyt asekuracja. No właśnie, tutaj nie mogę. Może tak, żeby zagrać gońcem tu. Też mogłem tak i tak. Ale goniec na E5 będzie też stał świetnie. I tutaj jest już opcja nie do odparcia. Nawet jeżeli on tak zagra pionkiem jednym lub drugim, to jest strzał na B2. Po prostu jestem szybszy.
Mogę sobie spokojnie to wszystko tutaj powymieniać bez żadnego problemu. Przeciwnik szuka jakiegoś pata, prawdopodobnie. Dobra, lecimy dalej. E4, C5. Teraz on zagra C5. No dobra. F4. Będziemy tutaj próbować grać niekonwencjonalnie, troszeczkę w szachy, tak żeby przeciwnika wybić z równowagi. Czy to się uda? Nie wiem. Ale teraz goniec C4 mi się wydaje, że może być dobry. Jeżeli poszło G6, no to ciężej może będzie mi zagrać E6, bo mam zawsze E5 i szybka roszada. Czyli szybkie wyprowadzenie dwóch pionków i szybka roszada. Tutaj skoczek C3 jeszcze mogę, bo D5 on nie może zagrać, a jak zagra skoczkiem tu, bo tutaj to i tak gram E5, to i tak mimo wszystko gram E5 i chcę skoczka wstawić na E4, przypilnować tych ważnych pól na D6. Ok, gram szybkie E5. Według mojej oceny ma to sens. Ok, no on będzie chciał grać tak, ale ja gram tutaj i grożę od razu wejściem na D6, grożę wzięciem pionka, to znaczy grożę wzięciem pionka, bo teraz zastanawiam się nad hetmanem B6, ale widzę potem jest D4, więc nie tracę. O, mój drogi przeciwniku, to ci deroszuję króla za friko. A gońcem kulturalnie sobie wracam i gra muzyka. Jasne, on może zagrać skoczkiem na F5, próbować mi go wymienić, ale ja mogę zawsze wrócić i go wystraszyć takim ruchem. Potem C3, jeżeli będzie chciał wejść na D4, chce wziąć nawet tutaj. Chociaż teraz może nie, bo jednak król tutaj na rentgenie jest niebezpiecznie ustawiony. No taki ruch może grozić, jasne. No to sobie graj tam C5. C5 jest niegroźne dla mnie. G4 od razu tego skoczka stąd chcę wypędzić. I myślę, że po prostu tak. A tutaj wymiana na F3 czy na E2 jest dla mnie bez znaczenia. Z uwagi na to, że skoczek na E4 stoi fantastycznie i pilnuje bardzo ważnych pól, a król jest zderoszowany i na ten moment mi to wystarcza. To znaczy, to jest taki też mały cel osiągnięty. Więc tutaj jest wszystko dobrze. Król E7. Zobaczcie, proszę, drodzy państwo, co tutaj się wyrabia. Gość chce sobie przestawić króla, czyli go troszeczkę poprawić. Ja się tak zastanawiam, jakbym hetmanem dotarł tu, to byłoby rewelacyjnie. Tylko teraz tak, jak zagram tak, on mi zbije. Ja tak, on królem odejdzie, potem odejdę wieżą. Tylko, że na D4 nigdy nie wypędzę stąd skoczka, bo nie będę miał C3. No coś zawsze. Myślę głośno, bo jeszcze F5 chodzi mi bardzo po głowie. Oj, bardzo mi F5 chodzi po głowie, bo goniec na G5 będzie mógł świetnie zagrać. Idę w ciemno. Ja wiem, że on może mi zbić też tutaj. Tyle, że ja będę miał też sprytny ruch F6. Bicie, bicie. Tu się wszystko otwiera. Tu się wszystko otwiera. To musi działać. Nie ma bata, żeby to nie działało. Musi działać. Otwieranie pozycji w ten sposób, gdy król przeciwnika jest trochę oszołomiony, można powiedzieć, to takie otwieranie pozycji za cenę pionków musi mieć sens. I to działać musi w 100%. Zbił tym. Ok. F6? F6. Grajmy F6 z tego względu, że jeżeli on zbije, ja zbiję, no to odbijam tutaj, wygrywam materiał, więc on musi odejść królem, ale musi odejść królem w taki sposób, że ta wieża znowu nie będzie miała gry. No dobra, mam pionka mniej. Tym się nie przejmujemy i goniec na E3. Myślę, że tutaj nacisk jest ogromny i jest dobrze. On może zapewne tak zagrać, coś w tym stylu. Zawsze może dostać znowu szacha wtedy, bo goniec pilnuje D6 albo skoczek. Jasne. No i teraz widzę coś takiego jak skoczek na D6, odbicie, załóżmy hetmanem i odbicie tutaj, zdobycie jakości. Tylko że
Za bardzo mnie ta jakość tak nie interesuje, jak siła tego skoczka. Z drugiej strony, może tu? A może subtelne odejście i potem tak? Wiecie co, tak zrobię. Może ten goniec będzie jeszcze bardziej fajniej kontrolował. Bo ja tutaj zagrałem z planem, żeby zagrać C3. Okej. Okay. Zawsze, zobaczcie, znowu mogę tak zrobić. Nawet zdobyć pionka. Tyle, że mi się bardziej podoba C3, żeby tego skoczka stąd wypędzić. I może posunięcie B4. Chyba nie może, tylko na pewno. Posunięcie B4 już kompletnie tutaj niszczy obóz przeciwnika. Skoczek z E4 robi taką karierę, że hulaj dusza, piekła nie ma. Tutaj zobaczcie, że zbije za moment na C5 i będzie świetnie. On chwilowo ma pionka więcej. Można by powiedzieć, że jego król jest bezpieczny. Lecz to jest chyba kwestia czasu. On jest zderoszowany. To jest ważna informacja dla białych. No i świetnie. Według mojej oceny pozycja białymi jest bardzo dobra. Zbliżają się święta, moi drodzy, a po świętach rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych oraz w szybkich. Będzie co komentować. Na pewno będą filmiki z ciekawszych partii, gdzie będzie grał m.in. Jan Krzysztof Duda. Dobra, jest posunięcie D5. No i teraz tak. Mogę zbić gońcem z tempem. Mogę zbić pionkiem. Jejku, duży wybór. Mogę zbić tym. Zbiję skoczkiem. Dlatego, że tutaj ten hetman nie będzie czuł się raczej dobrze. A, tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem, przyznam się szczerze. Pytanie teraz jest takie. Czy oddać jakość? Odpowiedź jest prosta. Oddać jakość. To ma też swój sens. Na pewno Mati Barby tutaj bił brawo. Chodzi o to, że to też nie jest takie aż takie trudne do oceny, bo czarnopolowy goniec w mojej ocenie jest tutaj fantastyczną figurą. Wieża jedna i druga jest póki co wyłączona z gry. Bardziej wieża H8 nawet. No ta może sobie tutaj jakoś przejść, coś tam podziałać, ale no, na razie nie podziała za wiele. A skoczek C5 jest wielką rekompensatą. Tutaj też nie można się przebić pionkami do centrum, bo król się odsłoni. Gońce świetnie pilnują. No i teraz pytanie, jak się dalej przebijać. Ja myślę, że można nawet spróbować wyczekać przeciwnika. Ale moim pierwszym ruchem tutaj w tej sytuacji... Wow, jest posunięcie H5. Wzmocnię, zamknę tę pozycję. Bo istnieje dla mnie opcja, jakby co, poświęcenia tutaj na H5. Bo jeżeli król by, na przykład już takie coś sobie zauważyłem, że jak król by się tutaj przemieszczał, to będę w stanie go zawsze tam dorwać. No tak, jasne, on tutaj będzie chciał wywierać presję. Z tej strony. W sumie mądrze. Teraz tak. Możliwe, że zagram tak, bo bronię gońca, bronię pionka, a jeżeli on mi zbije tu, to ja trzasnę tu i otworzy się fajnie też linia dla hetmana. Więc myślę, że hetman E1 Stockfish by się nie powstydził tego posunięcia. Mam nadzieję. Ale się partia ciekawa zrobiła. Zwróćcie też proszę uwagę, że po zagraniu D4 ja sobie tym gońcem mogę uciec. No może nawet na F4. Chodzi o to, że tu się też ten goniec otwiera i skoczek jest taki trochę póki co bezrobotny. No, za cenę jakości myślę, że jest dobrze, bardzo dobrze. Zawsze grożą bicia też na E6, jeżeli goniec by się pokusił o zagranie na B7, więc to też mi się opłaca. Dobra, hetman stąd sobie zwiał, więc zagrajmy goniec F4. Znowu szukam sobie kolejnej możliwości. To jakby hetman sobie odszedł tędy.
To ja mam strzałkę na D5. Jedyne co, to może odejść tutaj. No i no może, tak? No może. Tylko pytanie, co dalej? Zagrał E5. Aha, dobrze. Znaczy, dobrze chyba sobie wykminił, że otworzy sobie gońca do gry. No dobra, zbijemy sobie tutaj na D5. Tak po prostu. Czasem w takich komplikacjach możemy dojść do po prostu końcówki. I teraz co? Zbiję tutaj. Dojdziemy do końcówki, słuchajcie. Tu trzeba przejść chyba do konkretów, bo on się zaraz mi schowa królem. Ja nie widzę tutaj jakiejś opcji takiej, żeby grać znowu spokojnie, powoli. Zbijam tu. On odbije hetmanem. I ja zbiję hetmanem tutaj, grożąc strzałką z tej strony i z tej. Zbijam tu. Zawsze pogoniec B7. Mam jakby co bicie, ale też mogę się zasłonić. Ale też miałem w planach zagranie tutaj. Chociaż jest pogoniec B7, jest hetman E7 i zdobycie figury. Więc to też działa. Bardziej myślałem nad goniec E6. Po gońcu E6. O właśnie, zobaczcie, nawet jeszcze bardziej przeciwnik się tutaj chyba przestraszył. I teraz wydaje mi się, że bicie będzie bardzo dobre, bo hetman król odbije, znaczy się, goniec zagra tu, jest taka trochę siatka matowa i wieża E1. Bo jak zagram tu, to on mi odejdzie. Zbijemy, żeby tego króla trochę wyciągnąć, i goniec D6. Wtrącę szacha. Bo tego pionka zdążę odbić. Aha, wieża wchodzi. Nie wchodzi. Bo jak wieża tutaj, to goniec C7. Okej. Albo to widział, albo się w to złapał. Więc odbijam jakość z pionkiem więcej i z totalną miazgą. No cóż, on nie ma szacha żadnego, nie tracę wieży. Zaraz wieżę E7 się zaczepiam, zbijam pionka. I tu się nawet nie muszę przejmować i nie muszę specjalnie liczyć takiego właśnie szacha, bo sobie odchodzę, czy na przykład wieża B1, że on mi zaraz skosi tego pionka. To jest długotrwały proces z jego strony, a ja tu spokojnie sobie, słuchajcie, gram swoje. Wieża E7, odbiję pionka i będę chciał wykorzystać tego wolniaka. No jasne, no to tego pionka mogę w sumie oddać, pójdę królem do centrum. Gra muzyka. Szacha tutaj chyba nie ma żadnego. Pytanie, czy iść tu? Nie, no chyba tędy pójdę. I pionek będzie zasuwał. Dobra. Tutaj. Możliwe, że on tak zagra. Mam też skoczka. Król na króla stoi naprzeciw. Król stoi naprzeciwko króla. No to idę pionkiem. Tak, tu już jest wygrana. Bo jeżeli on zagra szacha, to ja zagram tak. Chwila. On zbije, ja zbiję, on tutaj jeszcze będzie miał. No to już nie widział chyba. No dobra. A jak tu dać mata? Da się w jednym ruchu. W dwóch bodajże. W jednym chyba nie było. Okej, okay, mamy to. Kolejna partia. E4. C5, no i zagram znowu ten rzadki ruch A6. Znowu jest D4. Z tego co pamiętam, to chyba D4 to jest ruchem nie najlepszym. Z tym ruchem trzeba poczekać. C3. Jak dają mi pionki w gambitach, to ja bardzo często je biorę. Nie ma sprawy. Jest goniec na C4. Bardzo kuszące jest bicie. On może mieć wtedy rozwój nie z tej ziemi. Więc nie chcę tego za bardzo. Zagram E6.
Dobra, i mam posunięcie od razu B5. Mogę gonić tego gońca i zagrać gońcem. Ruch B4 istnieje, potem wezmę tego. On mi na to pozwala. A jeżeli pozwala, to skorzystam z tego. Ok, i biorę kolejnego pionka. Bardzo możliwe, że tu białe są na takiej pozycji ciekawej, gdzie mają bardzo duży rozwój, ale tak jak mówię, jak dają pionki, to je wezmę. Tym gońcem oczywiście muszę wrócić, bo wybić, chociaż wybicie też może być ciekawe, bo on wybije. Ja zagram tu. O, te wieże wejdą do gry. Nie no, zachowam tego gońca jednak. No teraz tak. Mój problem polega na tym. Tutaj odbiję. Zaraz. Jak odbiję hetmanem, to on mi wejdzie skoczkiem. No i co z tego, że wejdzie mi skoczkiem? Bo bezpiecznie mogę też odbić pionkiem. O, odbiję pionkiem. To będzie bardzo bezpieczne. A też kąśliwe, bo wieża na G8 będzie czatowała i współpracowała z gońcem B7. To może wyglądać dobrze. Nie wiem, co przeciwnik miał tutaj na myśli, grając skoczek B6, ale wezmę figurę za darmo. No dobra, no to wieża G8. I myślę, że tutaj będzie ciężko. O, właśnie, poddał. Okej. Lećmy dalej z tematem. Niech będzie ruch D4. Spróbujemy zaostrzyć pozycję i zagrać bardzo ostro. Zobaczymy, jaki debiut wybierze przeciwnik. Okej. No i goniec G5 może dać tendencję do tego, że będzie pozycja ostrzejsza. E3. Skoczek. No taki typowy gambit hetmański. Ok. Dobra. Myślę, że. Wiecie co? A może zmienić koncepcję gry i przepchać pionka na C5. A i spróbujemy go tutaj trochę udławić. Znaczy tak, tutaj B6 trzeba grać. B4. A5, A3, wszystko się wymieni. Trochę białe mają przestrzeni więcej. A skoczek C6 to mnie w ogóle zaskoczył przeciwnik teraz. Po prostu A3. Kompletnie mnie zaskoczył. Nie wiem, o co chodzi. Bo jeżeli nastąpi A5, to ja mam posunięcie B5. I tu zawsze tego pionka przepcham i to działa dobrze. Sam zagrał B5. Okej. Okay. Myślę, że goniec na D3, pilnując od razu pola E4 i szybka roszada spowoduje, że przeciwnik ma ciasno w pozycji. I nie bardzo widać przełom A5. No, będzie próbował wymieniać. Okej, okay. Ja tej wymiany nie będę chciał uskuteczniać z uwagi na to, że on ma ściśnioną pozycję i niech ma dużo figur w tym ciasnym swoim zamku. Próbuje wymieniać, próbuje, widzę to. Sobie subtelnie ucieknę tym skoczkiem i będę chciał mu zaplombować ruch F4. Ale też mogę poczekać z tym ruchem, bo może hetman C7, C2 jest dobry, z uwagi na to, że po F4 jak ucieknie tu, no to figurka będzie zdobyta. On też może zagrać F5, no ale cóż, po F5, no to wszyscy chyba są zadowoleni. Ja tu mogę też przeprowadzać atak po tej stronie, czyli na hetmańskiej stronie. On będzie chciał wejść tu. Dobrze, zagrajmy F3. Nie pozwolę mu na wejście skoczkiem do centrum. Na to nie pozwolę. Goniec F6 może zagrać i próbować grać E5, ale musi się zawsze liczyć ze skoczkiem na D5. I w tej sytuacji myślę, że słuchajcie, że po prostu tak. Bo chodzi o to, że chcę chyba zagrać wieżą tutaj. No dobrze, atakujesz. No to rzucaj się. No goniec F2. No spokojnie. Jak tak, to dostaniesz E4. Znaczy nawet tak, to tutaj jest strzałka.
No jak skoczek f6 pójdzie, to zostanie f4 i w ogóle przegra figurę, więc no, goniec g5 to jest tylko takie strachy na lachy tutaj na jednego pionka. Nic się złego nie dzieje. Ależ oczywiście, że g3 po goniec na h4. Jasne. Trzyma się to. Tak będziesz chciał grać. Ja to widzę. Ja to widzę. Mam dużo czasu, więc zagram wieżą z jasnym planem a4. Skoczek wleciał, tylko nie wiem po co. Chciał się przywitać, chce wejść na h3. No to król g2. Będziemy się bronić od tego ruchu. Na pewno kombinuje gość. Posunięcie takie spowoduje strzałkę tu. Dobra. C6 będzie grane. Okej. Okay. Ma to sens. Prawdopodobnie teraz dużo sensu będzie miało zagranie h4. Skoczek ucieknie i e4, czyli uderzenie w centrum. Po wszelkich biciach tu powinno się dobrze trzymać wszystko, a tym bardziej po takim ruchu e4 od razu. Chodzi o to, że ja tu się teraz bardzo otwieram swoimi figurkami. Mogę zmienić też koncepcję gry i przejść wieżą na e1 czy na f1. Szybki przerzut wież będzie. Tutaj na h4 zbroniono, bo czasami po prostu poświęcenia mogą wejść na h4. Teraz ruch e5 grozi. Więc on nie może sobie pozwolić na podparcie centrum przez ruch c6. Ok, zamykam pozycję. Wracaj gońcem. Zamykam pozycję. Tu trzymam. Jest też chyba możliwe, że taki ruch będzie dobry. Bo ten skoczek mi tutaj fajnie powzmacnia wszystko. No chyba, że on się skusi na poświęcenie, co jest bardzo prawdopodobne. Bo jak się kogoś ciśnie pozycyjnie, to czasem te poświęcenia są uwalniające bardzo i dające jakiekolwiek szanse. Zagram skoczkiem, po prostu wzmocnię sobie tutaj te punkty. To był taki fajny ruch. Tylko że na chwilę. Dobra. Grać tak czy nie grać tak? Pytanie. Może tak w ogóle? Może tak, żeby wieża miała wejście na F1 i tego króla będziemy chcieli straszyć. Może za pulta, może zagra tak i tak. Jest duża szansa. Tak, musisz iść tu i wieża F1. Po wieża F1, jak on zagra tu, to mam strzałkę nawet tu, czy skoczkiem tu. Nie, no dobra, to nawet nie ma co liczyć. Kompletnie wygrana pozycja. Król wyszedł przed swoje figury. I ma wielki problem. Podwójny szach. Król na e8 i goniec na g6, mój drogi przyjacielu. Mamy to. No, partia była chyba dosyć łatwa, wszystko pod kontrolą, taki gniecący hetmański. Dziękuję serdecznie za uwagę, za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie, do zobaczenia.